Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy program Dzień z Republiką, a program ten zaczynamy od wielkiego pikniku, już drugiego pikniku, wielkiego pikniku służb. Z Państwem i ze mną jest wójt gminy Kobyla Góra, Wiesław Berski. Dzień dobry, witam serdecznie, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie wójcie, na początku naszego spotkania bardzo proszę, zobaczmy spot promujący to wydarzenie. Gabi Crow, be ready for departure in 1 minute. Zapraszamy naszych widzów na wielki piknik do Kobylej Góry już 21 maja. To już drugi taki piknik, panie wójcie, dlatego że ten pierwszy się odbył, ale co najważniejsze, ta Wielka Akademia Ratownicza pokazuje nam, jakie umiejętności mają służby, ale i uświadamia, jak ważne są te umiejętności, kiedy my potrzebujemy takiej pomocy. Tak czy nie? No, jak najbardziej. O tym bardzo dużo mówiliśmy podczas konferencji prasowej. Jak ważna jest przede wszystkim koordynacja tych służb. A tak jak też zostało powiedziane na tej konferencji, piknik to jest takim jakby pierwszym elementem, gdzie tak naprawdę społeczeństwo może zobaczyć, jakiego typu sprzęty posiadają te wszystkie służby. I tak naprawdę mamy też świadomość tego, jakie służby są w Polsce, jakie służby działają i czuwają nad naszym bezpieczeństwem, bo tych służb jest bardzo dużo. A my tak naprawdę jako społeczeństwo wiemy, że jest straż, policja, pogotowie, ewentualnie jeszcze pogotowie lotnicze, a tych służb jest bardzo, bardzo dużo i te wszystkie służby, no one muszą współgrać razem, żeby faktycznie dbać o nasze bezpieczeństwo. I myślę, że ten piknik jest takim elementem, żeby pokazującym właśnie jakie służby są i jakie mają wyposażenie, bo to wyposażenie, tak jak też mówiłem na konferencji, jest coraz lepsze. My się cieszymy, że jako samorządy te mniejsze, gminne, przede wszystkim sprzęt, środki, które są przekazywane na sprzęt dla jednostek OSP, tych mniejszych jednostek, gdzie tak naprawdę one jako pierwsze jadą do tych zagrożeń, które są w gminach czy w powiatach. Panie wójcie, ale mówi pan tutaj o służbach. Ja może wymienię kilka z nich, dlatego że lista służb, jakie biorą udział w tym całym wydarzeniu, które trwa już tak naprawdę, jest bardzo długa. Polska Policja, Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka z Poznania, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, WOT, Wojsko Polskie, Żandarmeria, Akademie różnego rodzaju, uczelnie różnego rodzaju, Polski Czerwony Krzyż, Wodna Służba Ratownicza, fundacje również, Polska Akademia Żeglugi Powietrznej, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Wody Polskie, Lasy Państwowe, aerokluby i wiele, wiele innych. To naprawdę jest bardzo imponujące, ale to też
powinno nam uświadamiać, że mamy do kogo zwrócić się o pomoc, dlatego że tej pomocy tak naprawdę możemy potrzebować zawsze i wszędzie, w każdej trudnej sytuacji, prawda? Tak, zgadza się. No, w tym współczesnym świecie mamy wiele zagrożeń, różnych zagrożeń, nawet te, których się nie spodziewamy. I myślę właśnie, że pokazanie tego typu, jakby zaczynając od tego, powiedzieć, że te służby, które pani przed chwilą wymieniła, no jeśli jest zagrożenie, one muszą wspólnie działać. Tak jak powiedziałem też na początku, my tak naprawdę skupiamy się jako społeczeństwo na kilku służbach, a tych służb, które będą podczas pikniku, będzie kilkadziesiąt, około 40. Nie wiem, czy w tym roku nawet nie więcej niż w poprzednich latach. I to będą też służby, które tak naprawdę, że społeczeństwo nawet nie wie, że takie służby istnieją, a te służby też również działają na, powiedzmy, pod kątem naszego bezpieczeństwa. I myślę, że taki piknik naprawdę uświadomi i pokaże społeczeństwu, jak wiele osób, jak wiele służb działa i próbuje się też szkolić pod kątem manewrów, żeby być przygotowanym na jakieś tam różne zagrożenia, które ewentualnie wystąpią w danym obszarze naszego kraju. 21 maja od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy naszych widzów do Kobylej Góry na ten wielki piknik. Czy to będzie dobry czas, żeby właśnie zadać kilka pytań wszystkim, którzy pojawią się ze służb na tym pikniku? Bo przypuszczam, że i mali, i duzi będą mieli pytania. Ja myślę, że tak. Już też się nasuwają pytania. Ja też w poprzednim roku też nie miałem takiej świadomości, że jest tyle różnych służb i też miałem różne pytania i była okazja porozmawiać z tymi osobami. Były też jeszcze służby górnicze, gdzie tak naprawdę my tutaj w Wielkopolsce nie mamy nic wspólnego z górnictwem, ale też były właśnie jakby informacje, jak działają służby górnicze, gdzie też one muszą współpracować z innymi służbami. Także tutaj będzie kwestia zależna od różnych zagrożeń, ale myślę, że również udział, które będą brały wszelkiego rodzaju akademie, gdzie to tak naprawdę pokazuje tym najmłodszym, tak? Mogą z jednej strony się może, powiedzmy, pobawić w jakiś tam sposób, ale też te akademie uświadamiają, w jaki sposób od dziecka można już myśleć, kto tak naprawdę czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Także myślę, że ten piknik pokaże po raz kolejny społeczeństwu, jak wiele osób, jak wiele działa w Polsce i te służby muszą naprawdę cały czas się szkolić. Sprzęt coraz lepszy i myślę, że tylko możemy zachęcić wszystkich, nie tylko mieszkańców gminy Kobyla Góra, powiatu, ale wszystkich mieszkańców naszej Polski zaprosić do nas na ten piknik, żeby faktycznie zobaczyli wszyscy, jakie służby działają w Polsce. Zapraszamy serdecznie naszych widzów, ale też, panie wójcie, należy też o tym powiedzieć, że takie spotkania służą też pewnym decyzjom, dlatego że chociażby tegoroczni maturzyści, spotykając się w trakcie takich pikników, również mogą złapać tego bakcyla, tak potocznie mówiąc, i wybrać swoją drogę zawodową. To też będzie czas na takie rozmowy ze służbami. Myślę, że jak najbardziej i tutaj właśnie będzie ta rola tu akademii, bo myślę, że te młode osoby, które stoją przed tym wyborem przyszłości, myślę, że też faktycznie zobaczą, że być może to jest to, jeszcze nie do końca wiem co, ale może to jest to, gdzie bym chciałabym pracować czy służyć i być może faktycznie takie osoby, jeśli na taki piknik przyjdą, to myślę, że to też poniekąd będzie taka właśnie taki zastrzyk informacji, gdzie może wpłynąć na tą decyzję przyszłościową młodej osoby. Ta Wielka Akademia, ona pokazuje pracę wielu służb, ale czy odpowiada na takie pytanie, czy ludzie pracujący w służbach, w policji, w straży, w pogotowiu odczuwają strach, bo tutaj emocje trzeba opanować w trakcie tych trudnych decyzji, trudnych wydarzeń? No, to już jest rola danej osoby i też myślę, że psychiki danej osoby, tych osób, które pracują w tych służbach i my tylko możemy podziękować wszystkim tym osobom. No, tak jak powiedziałem, my tutaj mamy bliski kontakt ze strażą pożarną, czy Państwową Strażą Pożarną, policją. No, nie mamy do czynienia z wojskiem,
czy ze służbami wodnymi, chociaż tutaj na naszym zbiorniku Blewąska będą te pokazy, jeśli chodzi o te służby wodne, to też będzie poniekąd coś nowego, ale myślę, że właśnie tutaj może ten piknik też pokaże i rozmowa z tymi osobami nakieruje te osoby, no jaką trzeba mieć psychikę. No, u nas niestety pewien okres, czas temu wydarzyło się pewne nieszczęście w rodzinie i wiem, że nawet osoby, które były na początku, mają też jakby taką psychikę pod kątem tego, co zobaczyły. Także myślę, że to też trzeba przygotować te młode osoby. Ja tutaj jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, jaka jest zapotrzebowanie, czy faktycznie w tych służbach jest problem, jeśli chodzi o nowe osoby, czy te nowe osoby faktycznie, no pewnie każdy patrzy pod kątem wynagrodzenia jakiegoś, ale czy psychika tutaj na pewno jest bardzo potrzebna do tego, aby dobrze działać w takiej służbie. Ale to też dobry moment, taki piknik, szanowni państwo, aby jednak spojrzeć też na siebie i na swoje zachowanie. Przed nami okres wakacyjny, więc dobry moment, żeby porozmawiać z ratownikami, zapytać o kilka dobrych rad, co robić w sytuacji zagrożenia, zagubienia, zasłabnięcia, czy też w takich sytuacjach niepewnych, chociażby właśnie nad wodą, bo takie służby państwo tam, nasi widzowie, mogą znaleźć podczas tego pikniku. Panie wójcie, kogo spotkamy? Bo wiemy też, że swoją obecność potwierdzili ministrowie. Z tego co wiem, to ma być na pewno pani minister Marlena Maląg. Wiem, że będzie też pan minister Jan Mosiński, pan minister Dziedziczak. Będą też parlamentarzyści tutaj z naszego okręgu kaliskiego, pani europoseł też ma być Angelika Możdżanowska. Nie wiem, czy będzie pani poseł Katarzyna Sójka. Wiem, że też ma być pan poseł pan Tomasz Ławniczak. Także myślę, że też jest dobrze pokazać właśnie, że parlamentarzyści też widzą potrzebę udziału w tym, żeby zobaczyć, jak te służby działają, że te służby mają takie wyposażenie, ewentualnie też rozmowa. Myślę, bo też będzie bardzo dużo, z tego co wiem, osób, takich specjalistów w danej dziedzinie, gdzie też będzie, myślę, że można wymienić sobie pewne doświadczenia i przekazać informacje, które myślę, że potem nawet parlamentarzyści będą to mogli wdrożyć, być może, jeśli będzie taka potrzeba w naszym, powiedzmy, ustroju, w ustawie, w jakiejś tam, jeśli chodzi o kwestie jeszcze lepszego działania służb na rzecz naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za tę rozmowę. Jeszcze raz zapraszamy naszych widzów. 21 maja wielki piknik od godziny 9 do godziny 18. Kobyla Góra, wielki piknik służb. Dziękuję, panie wójcie. Wiesław Bers, klub państwa i moim gościem. Dobrego dnia. A ja naszych widzów oczywiście zapraszam do tego, by spędzić ten dzień z Republiką, ale też zachęcam wejść na naszą stronę internetową, a tam głosowanie już 25 maja. Wielka transmisja jubileuszowej, urodzinowej gali telewizji Republika. Tam będziemy przyznawać w trakcie tego wydarzenia nagrodę widzów. W tym roku są nominowani do tej nagrody dyrektor, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, a także grafik Wojciech Korkuć. Serdecznie państwa zachęcam, by oddawać swoje głosy i ta nagroda widzów będzie właśnie przyznana temu, kto zwycięży w tym głosowaniu. Będą też inne kategorie, biznes i polityka chociażby, a także kultura. A już za chwilę kolejna część naszego programu.